Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Dreamworld. W poprzednim odcinku udało nam się zwalczyć wojnę z kobrami, wściekłymi kobrami. I dodatkowo udało nam się wygrać z dżumą. Bo niestety czterech kolonistów zostało zarażonych dżumą. Dwóch naszych kolonistów i dwóch więźniów. Ale na szczęście... O kurde, ej, kolejna ta została. O, cholipka. Kolejna kobra się zalęgła. Myk. O ty kobro śmierdząca. Dawaj, Drom, jesteś najlepszym strzelcem. No. Słuchajcie, dobrze zauważyłem. Kurde, skąd ta kobra się wzięła? Ona w grupie zaatakowała, to nagle jeszcze się zjawiła kolejna kobra. Kurwanczka. Ale... Już po kobrze, słuchajcie, już po kobrze. Była sobie kobra, nie ma kobry. Stali potrzeba. Aha, stali nie mamy? O cholera, rzeczywiście nie mamy stali. Co jest? Tyle... Ja pierdykam, na te umocnienia poszło bardzo dużo stali. O, właśnie takiego spota potrzebowałem. I komponenty nam się tu odkryły, bardzo dobrze. Te komponenty to bardzo są nam potrzebne. Ostatnio w ogóle nie mamy komponentów. Gdzie jest Jupik? Co robi Jupik? Odwiedza grób. Ej, gościu, ty weź się za kopanie, bo jesteś naszym górnikiem, pierwsza klasa. Potem sobie podwiedzasz grobok. Okej, okay, kopaj, kopaj. Bardzo dobrze, panie Jupik. Więcej stali. O, tak. O, tutaj też ładny spocik nam się odkrył. Dromie, odpoczywać idziesz? A może byś tą klimą się zajął? Nadal stali brakuje. No dobra, niech będzie. O, tu nam się jeszcze więcej odkryje. Oj, tu kolejne nam się odkrywają. Ładny spocik, słuchajcie, widzowie. Dobra. 150 stali. No i gites. Czy ktoś może to podtransportować? Misiek ile ma? Zaraz stanie, a Drom ledwo co... to ogarnij to. Pomóż tutaj przetransportować stal. Jak wstaniesz, panie Miśku? Właśnie, w ogóle te korzenie lecznicze no, są bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że powinienem więcej tego zasadzić, wiecie? Bo z tego będziemy te lepsze apteczki robić, a w poprzednim odcinku udowodniliśmy, że jednak te lepsze apteczki mega dużo dają. Bo ta dżuma by nam zniszczyłaby nam jedną kolonistę, gdyby nie to, że mieliśmy super apteczki. No. Bez tego to ciężko by było. No, ale na szczęście się udało. Tu co mamy? Można uprawiać cały rok. Aha, kukurydza cały rok rośnie? Okres upraw cały rok. Aha, to chyba wszystko ma cały rok. Okej. Okay. Dobrze. A tutaj co mamy? Aha, tu będzie ten narkotyk rósł. Tu nawet trochę posadziliśmy już. Okej. Okay. Bardzo dużo rzeczy do posadzenia mamy. Fajnie by było, jakby się ktoś w końcu tym zajął, słuchajcie. Brak przydziału do budownic. Bo okej, okay, rozumiem. Dobra, to jak zrobisz tutaj, tu jeszcze trzeba podłogę. Z łupku podłogi robimy, słuchajcie. Mamy łupku trochę, okej. Okay. Misiek, jak się ogarniesz, to weź tutaj posprzątaj, tu posprzątaj. Tu posprzątaj. U kogoś jeszcze trzeba coś posprzątać. O, tu trzeba i tu trzeba. I tutaj. Dobra. Będzie czysto, będzie elegancko. Tutaj laboratorium. Czysto, ładnie. Przeciętnie, jadalnia. Aha! To się zamieniło już, to już nie jest pokój rekreacyjny, tylko to jest jadalnia. Czyli wychodzi na to, że jadalnia powinna być osobnym pomieszczeniem.
No. Bo wcześniej tu mieliśmy jadalnię tak jakby. I była jaka kuchnia. Tutaj był pokój rekreacyjny, a teraz jest jako jadalnia. Okej, rozumiem. Kurde, to taką jadalnię. Gdzie by tu jadalnię zrobić, cholipka? Miejsca nam brakuje. Fajnie by było tu wykopać, ale się boję, jak zaczniemy tutaj kopać, to to nam powstanie dziura i tutaj nas będą atakować z tej strony i będą nas rozwalać z tej strony. Więc tak nie może być, słuchajcie. Jakby to zrobić, żeby było dobrze. A tutaj w sumie możemy się podkopać. Tutaj, o. No. A nawet bardziej możemy się tu podkopać. Ja nawet coś takiego wykopał, słuchajcie. Mam nadzieję, że tu dziury nie będzie, ale to będzie super miejsce, bo tutaj sobie zrobimy przejście i tutaj damy jadalnię, tu damy jakiś szpital. Miałem tutaj szpital, ale w sumie lepiej chyba, żeby ten szpital był taki bardziej schowany w głąb naszej bazy. Wiecie, o co chodzi, co nie? Bo tak tutaj na wejściu to tak, no mało bezpieczny się wydaje. Tak mi się wydaje, także tak zrobimy. Ale to no, to bardzo dobre miejsce na kolejne pomieszczenia tutaj będzie. No, super, super pomysł. I może lodówkę powiększę, słuchajcie. Chociaż, bo ktoś w komentarzu pisał coś o tym, żeby powiększyć tą lodówkę, ale to za bardzo nam miejsca nie brakuje. Te jajka są takie porozwalone strasznie. Choroba, malaria. Serio znowu jakaś choroba? Kurna. Opanujcie się. Ja cię kręca, no. Lecz Ciamson. Ciamson i Jupik, tak? Dobyła łupek. Nie, Jupik, na razie. Jak masz malarię, to masz odpoczywać. Ty, Ciamsonie, też masz odpoczywać. Niestety. Może na razie bez jakichś super leków? Bo malaria to chyba... Wydaje mi się, że nie trzeba jakichś super leków ekstra do tej malarii, wiecie? Tutaj w ogóle musimy im podznaczać, bo tam... Żeby tych lepszych apteczek... Jak będzie słabo, to im damy lepsze leki, ale... Powinniśmy sobie bez jakichś super leków poradzić, wydaje mi się. Tutaj 3%, 2%. Ta, będzie dobrze. Niech leżą, odpoczywają. Powinno być git. Okaże się. Niech dojdzie do większej ilości procent. Ale ta malaria bardzo powoli schodzi, cholera. To strasznie długo się... strasznie będzie długo trwać. Leczenie. Właśnie, gruczoł twardej skóły, widzowie. Mieliśmy ten gruczoł zamontować dromowi i chyba to zrobimy. Gruczoł zostaje zamontowany. Właśnie, czy ty jesteś w stanie to połączyć? Nie mam pojęcia, czemu on tego nie połączył już wcześniej, co nie? To wszystko jest tak osobno. Trzeba wszystko ręcznie łączyć. No co za głupota. Kto to w ogóle wymyślał? O, widzicie? No. I teraz o wiele więcej w tym magazynie jest, co nie? Dobra, tu posprzątasz, tu posprzątasz. No i co, montujemy ten gruczoł? Chyba zamontujemy gruczoł dromowi. Gra w bilarda, dobra. Jak będziesz grał w bilarda, to potem idź na łóżko szpitalne, słuchaj. I ci robimy operację. Zainstaluj gruczoł twardej skóry. Tak jest. Dron będzie nieśmiertelny po prostu. I sobie, jak sobie pograsz, to idź to ogarnij.
A Natalka, w sumie już możesz wstawać. Zjeść sobie i ogarnij Droma. That's right. Karmienie. Nie można wykonać zajęć tylu gruczy utwardy skóry. Potrzebny materiał. Potrzebny materiał? Ale mam super apteczki. Mamy gruczą. Czekajcie, coś tutaj. Dwa leki trzeba. I gruczą. Czy nie mamy dwóch leków? Mamy. Chyba, że takie leki. Korzeń leczniczy. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli ktoś wie. Dobra, to jednak nie będziemy tego robić. Okej. Okay. Chciałem zainstalować grucze, ale się gada, sobie widzicie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, czemu się nie da. Jak tam nasi chorzy na malarię? Tu jest Gites, już nadgoniliśmy. Tutaj też nadgonimy. Dobra, będzie dobrze. Musimy po prostu obserwować, ale powinno być Gites. Właśnie. Zbierz plony. Fajnie by było, jakby ktoś te plony tutaj pozbierał. Bardzo nie ma kto chyba, nie? A ty Misiek? O! Misiek jak sobie stanie, to pozbiera to. Będziemy mieli jakieś tam leki. Za dużo nie będzie, ale zawsze coś. Zbierz plony. I tyle chyba. Zbierz plony. Dobra. No i trochę pozbieramy tych leków ziołowych. Bo nie mamy, a na tą malarię się teraz przydadzą, to dobrze by było to zebrać. Jak z jedzeniem stoimy? Kukurydzy mamy bardzo dużo. Ona się nie psuje. Ale tu się strasznie gorąco. Znaczy, strasznie gorąco jest i tutaj ta klima na mnie wyrabia za bardzo. Jest minus 2 niby, ale fajnie by było, żeby było minus, nie wiem, 10 chociaż. Ale mięsa. O, trochę jeszcze mamy. Z tego mega liniwca bardzo dużo mięsa. Było. To możemy upolować te świnki morskie. O. No i te konie chyba trzeba będzie tutaj upolować tak samo. A fajnie by było oswoić konia. Próbuję tego czarnego oswoić. Czarny koń. Rycerz na czarnym koniu. O tak, brzmi nieźle. Dobra, jakiś handlarz hurtowy przyszedł. To bardzo dobrze. Może będzie miał jakieś ciekawe rzeczy do sprzedania. Słuchajcie. To będziemy też zebrać. Jeżeli ktoś to będzie miał wolną chwilę, fajnie by było. To przydałaby się kolejna osoba, która zajmie się rolą. Za dużo tego nie ma, co? Tu dwa tylko. Udało się. Tutaj jeszcze będzie kolejnych 6. Tu jeden. A tu 3 będą. Okej, okay, tu kolejny. No tu kolejny. On je weźmie teraz wszystkie naraz. O, no właśnie, o to mi chodziło. Dobra, mamy 4. Natalka, co robisz?
gra w szachy sama ze sobą, rozumiem. Odporność 29, dobra, tu już jest git. 33, jest dobrze. Halo, gasić pożar. Kurde. Tego brakowało, żeby nam się Holonia spaliła. Dobra, handlarzu, zobacz ciekawego na sprzedaż. Masz kury, ma woły. O, właśnie, ma woły może kupić. Mogę jednego ma woła w sumie sprzedać. Dwa mam. O kurde, ile tych ma wołów, że ma swoje. Ile tych ma wołów, żeśmy oswoili? Przedam dwa. Bo mi dwa wystarczą, zdecydowanie. Osioł. O, na ośle można jeździć. Wow. O, to dobre. Alpakę też sprzedam. Niepotrzebna nam. Mięso dla leniwca, to nie. Kurde, nie wiedziałem, że na ośle można... Ej, to te konie trzeba oswoić. Będziemy jeździć na koniach. To będzie dopiero czadowe. Dobra. Skóry mogę trochę sprzedać. Słuchajcie. Bardzo dużo tej skóry nam się nazbierało. Utro. Dobra, to sprzedam, to sprzedam. Wilczą zostawię. Futro tu zostawię. Zwykłą skórę. Z200 mi wystarczy. To sprzedam, to sprzedam. No i to sprzedam. Ile oni mają kasy? Mają 1000. Okej. Okay. Już nadwyżka jest, więc będziemy musieli coś od nich kupić. A mają komponenty? Kurde, komponenty to ja bardzo chętnie bym zakupił. Ale chyba nie mają. Tkanina, właśnie tkaninę jeszcze mogę im sprzedać. Bardzo dużo tkaniny mamy. Ta, no. 4, 6, 5 dajmy na to. Okej. Okay. Kurde, miejcie coś ciekawego, bo ja potrzebuję coś od was kupić. Nie macie tyle kasy, żeby mi zapłacić, jedaki. Słaba czapka, to nawet za darmo bym oddał, to też słabe. Słabe, maska wojenna, nie dzięki. Kapelusze niepotrzebne, złoto. O, cholipka, no nie mają nic ciekawego, co jest? Mają leki ziołowe, po 10, 9, to ja mogę wziąć to. No i co? No i chyba tyle, kurna. No za dużo nie mają, słuchajcie, no. Za dużo nie mają. Te może mawoły sobie zostawię. Tylko kurde, nie, no bo one za dużo tam żrą. To już widzicie, że już nie mają co jeść te zwierzęta. To jest... Zieleninki w ogóle nie ma. O, lipka. Dobra, tkaniny nie będę sprzedawać. Jeszcze jest i tak nadwyżka spora. Tosik muszę wziąć, ale nie wiem co. O Jezu, przepraszam. To może nie sprzedaję. O nie, to nie. I to nie. I tej skóry też nie. 47 dobijemy. Ops, 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 ops. Okej, okay, git. Macie. Good deal, good trade. No i dobra, dwa mawoły sprzedane. Do tego jeszcze alpaka sprzedana. No i trochę tu zieleninki może zostanie, co? Bo tutaj ciężko, ciężko. Ty, Jupik, a jak z twoim zdrówkiem? Mógłbyś... O! Idź, Jupik, postać tutaj zwierzakom może. Bo te zwierzaki naprawdę... Zaraz nam umrą z głodu.
Że to tak trzeba ręcznie, co nie? Chyba, że jest jakiś patent, a ja to ręcznie robię. Pojedynczo w sensie. Dobra, i potem idź sobie odpoczywaj dalej. Lecz się, panie, bo malaria to poważna choroba. Dobra, widzowie, myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Także dziękuję wam wszystkim za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do komentowania, lajkowania i widzimy się w kolejnym odcinku z RimWorld. Na razie.